Osoby do 30 roku życia, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, a nie wiedzą skąd pozyskać dofinansowanie, powinny zwrócić uwagę na projekt Power. Osoby młode mają możliwość zwiększenia zatrudnienia w powiecie kutnowskim poprzez otrzymanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z projektu Power skorzystał młody przedsiębiorca Arkadiusz Jeziorski, który otworzył własną działalność. To są dofinansowania od Urzędu Pracy. Jest trochę pracy z tym w wnioskach, nie wnioskach, ale żeby posiedzieć z tym, to warto przemęczyć się, żeby potem wyjść na swój biznes. Dla młodego przedsiębiorcy bardzo ważne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Liczy się pomysł i trochę zaangażowania, a także wyczucie, na co na rynku jest zapotrzebowanie. Projekt Aktywizacja Osób Młodych w Powiecie Kutnowskim jest realizowany od 2015 roku. Do tej pory zaktywizowano zostało 42 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie w postaci wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia aktualnie obowiązującego. Arkadiusz Jeziorski otworzył sklep dla miłośników stylu hip-hopowego. Zawsze ubierałem się w takim stylu streetwear i jeździłem po różnych, do Warszawy, po sklepach, Łódź, Pabianice, Kraków, Poznań i w Kutnie pomyślałem, że fajnie by było otworzyć podobny taki sklep. Najchętniej otwieranymi działalnościami gospodarczymi wśród osób, które skorzystały z programu Power i RPO, są usługi remontowo-budowlane, kosmetyczne, hydrauliczne, grafika 2D i 3D czy oprawa wokalno-muzyczna imprez.